Hej, jak wiecie, jestem od wczoraj w szpitalu. Wczoraj dostałam chemię pierwszą. Dzisiaj dostaję i jutro. Przez niedzielę, poniedziałek i wtorek będę miała pukanki. I w środę podanie karty, więc trzymajcie kciuki. Jestem w starym budynku, bo tu są dwa. Na oddziale transplantologii i immunologii. Mój tata i moja siostra przyjeżdżają dzisiaj wieczorem, ale zobaczę się z nimi dopiero jutro. Chciałabym wam pokazać mój pokój, w którym się znajduję. Jest troszkę gorszy niż ten, w którym znajdowałam się za pierwszym razem, bo tam była jeszcze dodatkowo leżanka, pokój był większy, miałam osobną łazienkę, a tutaj, ale tak jest dobrze tutaj, tutaj mam śluzę, tam za kamerą znajdują się szafki, tutaj, będę pokazywała później, jest prysznic, krzesło do sikania. Osoby, które były na transplantologii w Poznaniu, wiedzą, o co chodzi. Mam rowerek. Jest jedno krzesło i taki stolik. Tutaj jest śluza, tam są szafki. Tutaj jest miły akcent, zając i jeż. Tutaj znajduje się prysznic. To specjalne krzesło, umywalka. Mam duży telewizor. Stoliki, tutaj mam ogromne okno, zasłony i rolety, które się zasuwają automatycznie. O właśnie, jak jest za bardzo słońce świeci, więc możecie zobaczyć, jaki mam widok, a jest całkiem niezły, bo można zobaczyć w ciągu dnia króliki albo zające. Jest pomnik. Jakaś aranżacja artystyczna, która wieczorem świeci. I są drzewa i dużo zieleni. Więc trzeba przyznać, że jest ładnie. Tutaj mam rowerek. I to moje łóżko.